Siemanero ludziska. Mam chwilkę czasu, to sobie pomyślałem, że pokażę wam to autko, którym jeżdżę. Porozbieramy sobie je troszkę. Tak nie tracąc czasu, jedziemy na jakieś ustronne miejsce, i sobie ten porozkładamy to i owo. Zaczniemy sobie od podniesienia dźwigu, rozłożenia tych naszych stóp, podpór, zwał jak zwał, ale z drugiej strony też ją otworzymy, pokażę wam wszystko praktycznie, co jest możliwe. Potem sobie obejdziemy ten samochód, omówimy jeszcze raz. Podniesiemy dźwig, żeby nam nie przeszkadzał. I teraz tak, tu się podnosi platformę. Jakby ktoś nie wiedział, to jest ciężarówka Mercedes Axor 18 ton. I zobaczcie teraz. Tu mamy naszą wyciągarkę. Tak ona wygląda. To jest naturyś hydro... No to naturyś... Oczywiście, przepraszam, za wtrącają się niemieckie słowa. Za długo już jestem w Niemczech. To jest naturyś... Oczywiście ten hydrauliczna wciągarka. Nie elektryczna. Tu mamy dwa wózki. Te wózki lądują pod tylne czy tam przednie koła samochodu, zależy jak się ciągnie. Jeżeli mamy samochód zaczepiony tutaj na naszych widłach, wtedy te wózki lądują całkowicie z tyłu. Tutaj wszędzie mamy różne dziwne rzeczy. Tu na przykład mam całą elektrykę, dodatkowe światła, które zakładam sobie na samochód, który holuje, adaptery różnego rodzaju, wtyczki. Tutaj mam powietrze, przepraszam, prąd, kable, bardzo porządne kable tutaj mam, na, jakbym potrzebował odpalić samochód, 24 albo 12 voltowy, zależy, mogę i tak. Tutaj na przykład mam narzędzia, a tu mam powietrze. Zestaw narzędzi, normalnie tam każdy sobie kompletuje swój. No i powietrze, wiadomo, jakbym potrzebował koło komuś napompować, tak to wygląda. Idziemy dalej. Tutaj mam na przykład piasek i pusty pojemnik na śmieci. Na przykład jeżeli zbieram samochód po wypadku, to wtedy... Dajcie, czepmy to. To wtedy muszę... Widzicie, tutaj mam puste na śmieci, na przykład na ściaskane szkło z ciężarówki, czy tam z samochodu osobowego. A tutaj mam... No, piasek, ten żwir, który łączy mi olej, jak są jakieś zanieczyszczenia.
Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, powiem wam szczerze, no bo nie wiem, bo nie używałem tego nigdy w Polsce. Jak wiecie, jak się to po polsku nazywa, to mi po prostu napiszcie w komentarzu. W Niemczech się to nazywa Ölbinder, czyli że łącznik oleju. Tak można by tłumaczyć, wolne tłumaczenie. Platforma, jest to platforma stalowa, to jest bardzo ważne. Większość samochodów ma aluminiową, to jest stalowa platforma, co za tym idzie. Tutaj mogę sobie zblocze zamocować, które wam zaraz pokażę. Mam punkty do tego, mocowania pasów, to wszystko jest stalowe. To są klamry do zaczepiania na koło, jak to już widzieliście na filmach, jak podnoszę jakiś samochód. To mam cztery takie, ten mocuję sobie na koło. Trochę drewna, trochę różnych pasów, zależy co tam potrzebujemy. To jest wózek, no wiadomo, do wjeżdżania potem, ale to jest akurat mój prywatny wózek, Sylwester prywatny. Mój wózek prywatny. Tu mam tablicę, którą wieszam na samochód, jak samochód holuje i potrzebuję, żeby ci z tyłu wiedzieli, że samochód jest holowany, żeby mi w tyłek nie wjechali. Tak to wygląda mniej więcej. Idziemy dalej. Tutaj mam dodatkowe dwa haki holownicze. Po co mi te haki holownicze? Na zwykłą taką przyczepę, tutaj na taką inną przyczepę i tutaj mam jeszcze taki adapter do moich bryli, do okularów tych ten. Jakbym potrzebował coś większego przewieźć. Tutaj klamociarstwo, lewarki, tego za bardzo nawet nie idzie jak ułożyć, lewarki, tutaj mam na przykład, ach, wyciągniemy to. Lewarek. To jest zblocze. To zblocze, to jest zblocze 20-tonowe. Tutaj mam na przykład dodatkowy hak do tego mojego dźwigu, bo ten trawes mogę sobie ściągnąć i mogę sobie założyć, zrobić z tego normalny dźwig, jak potrzebuję jakiś samochód wyciągnąć z tarapatów, z rowu czy gdzieś tam jakieś lewarki. To jest taki specjalny pas, bardzo szeroki, który się wkłada pod samochód, jak na przykład nie ma jak zaczepić inaczej samochodu. Mam dwa takie pasy, akurat teraz jeden pożyczyłem koledze, bo jechał jakiś samochód odebrać. Następnie, co my tutaj mamy? Tu mamy drugą komorę, w której mam trochę drewna, jakiś drut, jakiś coś tego. Tutaj mam różnego rodzaju pasy. Lewarki jeszcze chyba dwa czy trzy tam są. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj zgadnijcie, zgaduj, zgadula, proszę bardzo. Mój prąd. Tu jest mój prąd. No. Teraz tego zapnę, bo się zapina dwoma rękami. Następnie w samochodzie mam takie różne dziwne rzeczy. Typu na przykład o druty. Po co taki drut? To jest taki fajny stalowy drut. Ten drut jest po to, służy mi na przykład do otwierania samochodów. Do tego mam takie poduszki, tutaj widzicie, to się wkłada między szybę a ramę i się otwiera samochód. No niestety tego nie można pokazywać, bo jest zakaz pokazywania, jak się otwiera samochody. Powróciłem się dla was. Tutaj na przykład widzicie, zobaczcie, niektórzy wożą tutaj choinki, światełko odblaskowe. Ja mam młotek kilowy, bez młota to nie robota, to sobie dokończycie sami. I tak to w skrócie wygląda. Masz pytania? Pisz mi w komentarzach, ja z chęcią odpowiem na pytania. Daj lajka, daj suba, abyś nie przegapił następnych filmów. A przy okazji, Basia zaczyna działalność na ostro, powiedziała. Także dajcie suba, to sobie pooglądacie, jak kobitka naprawia samochód. Następnie, co tam jeszcze? Kawkę postawcie wirtualną. Bez was to nie ma sensu po prostu. Zostańcie naszym patronem.
A przede wszystkim piszcie mi komentarze i wysyłajcie ten film dalej do znajomych. To was naprawdę nic nie kosztuje, a możecie mi naprawdę tym bardzo pomóc. Dzięki temu się kanał rozwija. Ode mnie to wszystko. Czym da się cieplutko, ja poskładam tą furę, bo zaraz mogę dostać jakieś zlecenie. Nara, cześć!